zły dzień. I co, paskudo? Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez fontan. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. Jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Zgoda. Więc bierz i zniknij mi z oczu.
Dalej. Strasznie wysokie Wolnie. Możecie wyjść. Nic wam nie zrobię. Kiedy ostatnio zasiadłaś? Tydzień temu. Pół pieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. Proszę, podziel się z innymi. To dla nas? Naprawdę dziękuję. Proszę, to dla was, za waszą dobroć. Obcy nadchodzą! Ratuj się, kto może! Nie oddam jej! Nie oddam! Jak usłyszą, że kwicie, i tak ją zabiorą, a nas pozabijają! Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Jeszcze nie wypiłem. Kaczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. E, siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy w spodniach też trzyma dwa kutasy. I kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwora, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trędowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę.
Wchodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Córkę pewnie. Zawsze je zdążą pochować, kurde. Dzięki, panie, żeście nie wszczyli burdy z tymi ordyńcami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali, nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś. Czego chcesz? Jestem wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed Brzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było.
Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Witaj. Ty jesteś Glena? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakeśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic, tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psie juchy dopadły. Dzięki, bywaj. Tato, przyjedzie dzisiaj do ciebie. Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie. Jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Ciocia Hania, wiesz, gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć siennika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie bał. Ale on jest myśliwym. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Z przodu szła, to nie widziałem. Dzięki, bywajcie. No? Wykonujesz też broń na zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Thank you.
Bywaj. Dorosłe, zostanę chłopakiem. Dalej, Płotka, dalej! Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, Wiedźminach. Nie macie serca. To raczej nie robota człowieka. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco. Robi się interesująco. Ślady po pazurach, bardzo głębokie. Zapach rozkładającego się ciała i krople krwi wszędzie wokół. Nie ma wątpliwości, to wilkołak. Muszę się mieć na baczności. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Kępka sierści.
Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. Męskie ubranie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Kto zdziera z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu? To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Notatki. Ciekawe, kto je spisał. Krew ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Ciekawe skąd. Mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham! Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd! Zostaw nas! Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę?
wiedziałam i nie przeszkadzało mi to. Ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię. I wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. Nikogo już nie zabijesz. Nie! Nie rób mu krzywdy! Uciekaj stąd. Szybko, nim zmienię zdanie. Uciekaj!
Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham! Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd! Zostaw nas! Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. Nikogo już nie zabijesz. Nie! Nie rób mu krzywdy! Uciekaj stąd. Szybko, nim zmienię zdanie. Uciekaj!
Szkoda, że tak to się skończyło. Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i ta mgła. Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać.
Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Zaraza. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Wokół odcisków stóp ślady lodu, czyżby? Torturowali go. Może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń? Wariat albo... Ciekawe. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige, widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem.
konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu, powód nieznany. Odszukać wiedźmę, porozmawiać z wieśniakami, wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Jedź pod kawałek! Co umiesz?